Bling, bling, witam Was moi kochani na odcinku numer 55 pod tytułem Jak być na szczycie w dobrobycie ku narcyza zachwycie. Mam nadzieję, że to Wam się podoba. Trzy niezawodne rady nie od parady z cyklu Targowisko Różności. Tak, to pierwsze, to jest tak, jest troszeczkę tak dziwnie sformułowane, wychodzące z ust narcyza, gdyż już po już oczywiście się jak na oczy przejrzałyście i zamierzacie coś z tym zrobić, czyli jeszcze dokładnie nie wiecie co, ale z tym, czyli z nim. A co wy tam się nasłuchacie, że bez niego to sobie na pewno nie poradzicie, że jesteście takie beznadziejne, takie i owakie. A kto z wami wytrzyma, gdyż nikt do was nie będzie miał tyle cierpliwości, co on. To prawda, bowiem z rzadka zdarza się taki rasowy kłamca, który maskę ma założoną tyle czasu bez przerwy. Teraz tak, aby zobrazować sobie narcyza, to wyobraźmy sobie taki obrazek faceta, który tak jak pewien niejeden idiota po domu w maseczce chodził i to nie żeby kogoś nie zarazić głupotą swoją, tylko aby nikt nie zaraził jego, gdyż to tą naszą mądrością do pełności to już jak to zwykł mawiać nasz przysłowiowy stylu, my za daleko nie zajedziemy, a tym bardziej z tą swoją szczerością ponad miarę. Przecież on i tak czy siak nie da sobie nic powiedzieć, bo wszystko najlepiej wie. A zwłaszcza kiedy można się go poradzić, no i na przykład na pochybel, wtedy to taki wujek stew, dobra rada, wychodzi na kompletnego idiotę i traci w naszych oczach jakiekolwiek resztki godności. Widziałam, bo kiedyś takiego pana, co 20 lat wali po oczach tak swoim klientom tylko dwoma tekstami na krzyż, które mniej więcej w zależności od tego zależą oczywiście z jakim drugim stew ma do czynienia. Podam pewien przykład nad wyraz tępego jegomościa inżyniero, któremu jeden z egzaminujących na wypadek W nawet wideł by nie dał, bo obawiałby się, że sobie krzywdę zrobił. Tak ten inżyniero usłyszał od pewnego egzaminującego profesora. I tak ten inżyniero poszedł w świat Wyższej Szkoły Rolnej, niejakiego Wysrol, w skrócie Wyższa Szkoła Rolna. I tak ten absolwent pracy na zagranicznym kontrakcie, oczywiście nie znając ani jednego obcego języka, a z polskim też na bakier, bardzo z ortografią, ale na szczęście nie, on jest od ofert technicznych, a do ofert na pewno jakaś asystentka się znajdzie, która przecież we wszystkich miękkich kompetencjach musi być dobra i te miękkie kompetencje posiadać. A on jest od innego, do czegoś innego stworzony, został do dużych kontraktów. Jakież to jest ciężki kawał chleba. Żal się wszystkim stew zrobiło, bo ten sprzęt, którym on dysponuje, strasznie drogi jest, ale za to markowy. I to chyba od imienia jest Marek jakoś czy coś. A to najważniejsze dla naiwnych, bo jeszcze można dodatkowo drogo kasować w razie awarii. Ha! Czyli czerwona lampka powinna Wam się zapalić od razu. Awarie są. No i jest też pytanie standardowe, czyli dzwoni klient i pyta, czy mógłby Pan dobrać mi asortyment na tą inwestycję do czegoś tam? No tak, oczywiście odpowiedź brzmi, oczywiście również schematycznie. A jakie to medium? Pyta nasz stew. Klient odpowiada, na przykład, woda przemysłowa. Odpowiedź jest jedna. Proszę o zapytanie na maila i w nawiasie, to asystentka się tym zajmie, bo ja nie mam pojęcia. Wiem tylko, że najprawdopodobniej będzie to produkt Z011. Ten produkt jest uniwersalny dla niezaznajomionych z tematem, dodam. I tak to jak to znaleźć bogatego faceta w trudnych czasach internetu? Odradzam internet, odradzam szukanie, gdyż w Czechach, jeśli ktoś szuka, to i tak nie znajdzie, zamiast tego współżyje i to na krótką metę jeszcze zespołowo, bo to bardzo popularna forma życia, współżycia tam jest. A wyobraźcie sobie z kilkoma takimi stew naraz żyć. To i to jeszcze w jednym domu, jak rozumiem, straszna komedia narcystyczna, komuna, to nawet dla mnie jest za dużo. Pierwsza rada nie od parady. Pozwolić odnaleźć się bogatemu facetowi, który spełnia Wasze standardy, nie tylko finansowe, bowiem nie chodzi tylko o to, aby znaleźć się w miejscach, gdzie przebywają ludzie majętni lub spędzać takie życie jak oni, choć to już zwiększa Wasze szanse.
Omawiałam już ten temat w poprzednich odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Proszę sobie przejrzeć tam moją bibliografię. Bling, bling i tu wasza sztuka nieuwodzenia. To esencja istnienia, a motywem mojego kanału jest najlepsza wersja ciebie. Jest jego największym koszmarem. Proszę o subskrypcje, lajki, komentarze do algorytmu YouTube'a. Jest fenomenalne. Eksperymentalnie zaczęłam od opowieści dziwnej treści, aby zobrazować wam fakt, w obecnych czasach lepiej zobrazować wam taki fakt, iż w obecnych czasach lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. Druga rada nie od parady. Przestań się martwić o niego, o to, że on oszukuje wszystkich naokoło, także inne kobiety. Nie martw się. On swoim postępowaniem wystawia sobie laurkę, nie tobie. Choć w większości przypadków za jego zachowanie względem innych ludzi jest ci po prostu wstyd. Nic się nie martw. To, że cię z kimś zdradził i robił to każdej kobiecie, z którą był. Że robił ci to każdy mężczyzna, z którym byłaś. Nie przesadzaj, przecież pamięć jest ulotna. Pamięć jest taka, że zmienia też pewne fakty z biegiem czasu. O tych traumatycznych wydarzeniach trzeba pamiętać dość. Ona się po prostu, pamięć troszeczkę się osłabia o tych traumatycznych wydarzeniach, więc nie ma sobie co ich ponownie wzmacniać. W związku z tym, aby odtwarzać te emocje i ściągać siebie w dół. Najpierw zrozum, że masz w głowie plan generalny z wieloletnim wyprzedzeniem i nie widzisz jutra. Dzisiaj widzisz przez pryzmat jutra, czyli pryzmat swoich celów na lata do przodu. Czyli na przykład, co widzę? Na lata do przodu, świetne ubezpieczenie na życie, świetna praca. Widzę swoje konto bankowe, w którym jest co miesiąc na przykład 2000 euro, 4000 euro. Widzę swoje zabezpieczenie w postaci akcji, obligacji, nieruchomości, które posiadasz. Widzę fundusze ubezpieczeniowe dla dzieci, swoje inwestycje, wysoką emeryturę. Jeśli więc wchodzisz w związek jakikolwiek i nie przejmujesz się emocjonalnie, narcyz nie próbuje cię oszukać, bo ty masz swój plan gry i jakakolwiek rzecz się nie wydarzy lub ta jedna rzecz się wydarzy, ty jesteś w stanie tą rzecz znieść, ponieważ przynosi ci to realne korzyści. Wtedy zawsze wygrywasz. Kiedyś ludzie trzymali się razem i te zajęcia wypracowywali razem. Nawet jeśli partner zmarł w jakichś nagłych okolicznościach, to jego partnerka lub żona była do końca życia zabezpieczona finansowo i ona zawsze wygrywa. Kobieta zawsze na końcu wygrywa, jeśli jest bystra, nieemocjonalna. Teraz jest odpowiedni moment, aby was pozdrowić, podziękować wam za wsparcie w postaci subskrypcji, lajków, komentarzy, wyświetleń. To wszystko jest dla mnie bardzo ważne oraz dla algorytmów YouTube'a, a dla mnie poproszę. Trzeci, najważniejszy, taki dosyć duży podpunkt, taka rada nie od parady, żeby robić pewne aktywności, które zbliżają nas do poznania pana zamożnego, musimy więc na to znaleźć czas. Jeśli więc pracujemy na etacie lub w korpo, to jesteśmy wyprute z energii, a gdzie dopiero myśleć o poświęceniu czasu na takie aktywności inne. Poza tym bardziej czujecie się wyczerpane, że aby załapać jakikolwiek balans, to marzycie, aby się wyspać albo najlepiej zaszyć w jaskini, aby nikt was tam nie znalazł. A bogaci ludzie są wypoczęci, uśmiechnięci, niewykończeni charówą, mają czas na relaks w postaci przebywania w miejscach modnych i wygodnych. Ułożenie waszego grafiku codziennego trochę trwa, ale może trzeba pracę zmienić na mniej wyczerpującą, a może sobie pozwolić na odrobinę przerwy po narcyzie. Jedną z najszybszych aktywności jest pierwsza taka A, podpunkt A, wymiana garderoby. Jeśli można to nazwać aktywnością, ale w dobie braku czasu uważam, że można. Kupujemy więc rzeczy stylowe, ponadczasowe, kolory stanowiące elegancję, niekrzykliwe, tak aby łatwiej nam było dobrać dodatki i wymienić kolorystycznie tylko dodatki. Lepiej kupić jedną rzecz, jakościowo dobrą, nie mówię markową, ale do niej dobierać różne fajne dodatki. Możliwe na przykład o lekkim, przewiewnym, miłym dotyku materiale. To jest podobna zasada jak w przypadku urządzania wnętrza. Wybieramy kolory modne, acz neutralne, takie, aby nie opatrzyły się i ciągle z biegiem czasu, kiedy moda się zmienia na kolory, ciągle były aktualne. Ubierać się należy jak ludzie, którzy mają pewne aktywności, na przykład uprawiają golfa, jeżdżą konno, grają w tenisa, żeglują, bo oni zawsze
przemycają jakieś elementy swojej aktywności do swojej garderoby. I ten podpunkt rozwinę jeszcze o pewien wątek. Zmieniamy garderobę w ten sposób, aby nie podobać się narcyzowi, tylko sobie. Gdy lubimy na przykład eleganckie rzeczy, to kupujcie sobie takie, co na przykład, co oczywiście uważacie, że powinny, czy dobrze wyglądacie, dobrze się czujecie, a oczywiście na pewno przyszykujcie się, że narcyz będzie Wam dogryzał, na przykład, a ubieracie się w sklepie dla starszych pań, no oczywiście nie odpowiada, nic mu nie odpowiadajcie, tylko uśmiechnijcie się pod nosem, bo to znaczy, że taktyka działa. Oczywiście jedna z moich koleżanek również miała męża narcyza, który po wymianie garderoby potrafił jej powiedzieć coś takiego: o, jak ty zawsze potrafisz się tak tanio, dobrze ubrać. No oczywiście ona wtedy nie była świadoma, że po pierwsze a, jej mąż jest narcyzem, b, że to wcale nie był komplement, no ale, ale po latach przyznała się, że faktycznie no, potrafił jej inteligentnie dowieść, ale to był dobry omen. Podpunkt B. Medycyna estetyczna, wygładzanie skóry, lasery, bajery, szmery, plastry, tappingowanie, inne eksperymenty, maski, spa, dobry sen, zdrowa dieta, dbanie o swój organizm, wsłuchiwanie się w niego, zainteresować się sobą, proszę, swoim wyglądem, samopoczuciem, stanem zdrowia, zadbać o siebie, dla siebie, bo kto to zrobi lepiej niż ty sama. Aktywności fizyczne, takie jak na przykład jak na przykład lubicie, czyli lubicie spacery, bieganie, jazdy na rowerze, która powoduje, że nie tylko macie dobrą kondycję, ale również figurę, która Wam odpowiada. Ten punkt również rozwinę. Pewien ulubiony mój przykład: w Hiszpanii nie ma mowy o tym, żeby usłyszeć od faceta, który na przykład szuka kobiety szczupłej, bowiem za coś takiego byłby zlinczowany już na wejściu. Ale no dobrze, może drogie panie, najlepiej jak już wszyscy polscy narcyzi zaczynają na platformach takich i owych skarżyć się na panie z Ukr, z tego kraju, że zbyt wymagające są i niezadowolone i oczywiście, więc napisałam niezadowolone i niewdzięczne. Więc napisałam komentarz jednemu panu narcyzowi na zasadzie: cudze chwalicie, swego nie znacie, teraz zaczniecie doceniać polskie kobiety, gdy macie porównanie, a za chwilę już go nie będzie, porównania nawet będzie brak, bo im mniej kasy na koncie macie, tym mniej zainteresowania być powinno. Także względem pań. Najpierw proszę o swoje finanse zadbać panowie, a potem dopiero narzekać, że nikt się wami nie interesuje. Można zainteresować się także wydarzeniami przyciągającymi inwestorów, przedsiębiorców, deweloperów, w tym także z branży IT. Podpunkt C. Zmiana koloru włosów, zmiana fryzury, doczepy, peruki, warkoczyki, loki, koki, eksperymentować proszę tak, aby w końcu powiedzieć sobie, na przykład zawsze chciałam mieć taką fryzurę, makijaż, brwi, paznokcie, im bardziej aspirujecie do klasy wyższej, tym paznokcie powinny być krótsze. Poza tym im więcej aktywności, tym paznokcie siłą rzeczy są krótsze. Jeździenie konno w tipsach, wyobrażacie sobie, po prostu jest niemożliwe. Uprawianie tenisa, żeglarstwa w tipsach, no również niemożliwe. Oczywiście możliwe, ale tipsy odpadną po 5 sekundach. Najbardziej spektakularne i najszybciej widocznie to, aby zainteresować się nowymi trendami. Oczywiście filtrować przez siebie, nie wszystko co jest trendy dla nas będzie odpowiednie, ale zainteresować się. Może akurat będzie coś fajnego. Podpunkt D. Odwiedzać nowe miejsca koniecznie, trendy, na kawkę sobie przysiąść, ptaki nakarmić, napoić, na ludzi się pogapić, poobserwować, dać sobie na to czas. Podpunkt E. Nowe książki, filmy, style tańca, medytacji, jogi, sportu, także tenis podobno pomaga dożyć zdrowiu sędziwych lat, bo jako jeden z niewielu sportów łączy aktywności obu półkul mózgowych, powodując koordynację oraz kondycję większą, więc robicie co tam lubicie, a także łączycie to w eksperymentowanie między innymi i możecie sobie również taką aktywnością, która Was może interesować, jeśli to lubicie, to jest na przykład gotowanie, pieczenie, ogrodnictwo, można połączyć gotowanie z ogrodnictwem, robiąc na przykład eksperymentalne przetwory, które na przykład nigdy się w życiu ludziom nie śniły, czyli eksperymentujecie na smakach. Więc zawsze również można to sobie później takie przetwory odtworzyć, łączyć je z ziołami, owoce z ziołami, no po prostu no, cudawianki wymyślać, to jest również aktywność, która Was rozwija. Podpunkt F.
Trzeba wyjść z ukrycia. Przejście na spacer. Do kawiarni, piekarni, uśmiechać się do ludzi, nawet czasami ich zaczepiać, bo również to świadczy o tym, że jesteście otwarte na poznanie nowych osób i pracować nad swoim słownictwem, manierami, konwersacją z innymi, interakcją, po prostu. Podpunkt G. I niech ich wszystkich tych stiu jasny szlak trafi, gdy pewnego pięknego dnia obudzą się nagle z ręką w nocniku, twierdząc, że po prostu już nawet nie ma pań, które są nimi zainteresowane, bo wszystkie uciekły. Mam nadzieję, że nie za granicę, ale na pewno za granicę ich własnych możliwości. Więc elegancja, klasa, inteligencja, zaradność, gospodarność, a wy cudzy chwalicie, swego nie znacie, ale wygląda na to, że zanim poznacie, to już stiu jeden z drugim nawet was nie będzie mógł dogonić. Daj Boże, aby sobie wszystko przemyślał i sam sobie w tej niewiedzy pozostał, a tymczasem my, borem lasem, nie tracimy czasu, aby wyjechać z tego boru, z tego lasu na jakieś słoneczne wybrzeże. Niech nam tam jakiś bogaty chłop sobie nas wybierze, gdy my na plaży w kapeluszu będziemy na spacerze. I to w miejscu takim jak lubimy przebywać, i takim, jakich ludzi chcemy spotkać. Poukładajmy klocki w końcu, zanim wyjedziemy. I tych byle jakich zawistnych, małych, z małymi mózgami stiu pozostawmy daleko za nami. Hasta luego. Do następnego. Bling, bling.